Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest specjalne wydanie Telewizji Republika w całości, od kilku dni w całości poświęcone wydarzeniom na Ukrainie i bandyckiemu napadowi Władimira Putina na ten kraj. Są z nami goście, posłowie, politycy, bo jest pan senator również, pani poseł Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Witam ponownie, pan senator Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna i pan przewodniczący Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczpospolitej. Od paru dni cały świat odmienia przez wszystkie przypadki słowo sankcje. Zobaczmy, co na ten temat powiedział premier Mateusz Morawiecki. Pakiet musi być mocny i on rzeczywiście jest bardzo, bardzo zasadniczy. Na przykład dotyczy wyłączenia z możliwości finansowania 70% rynku bankowego i ograniczenia dostępu do pieniędzy dla bardzo wielu sektorów, co zostało bardzo szczegółowo i technicznie opisane w pakiecie sankcyjnym. Ograniczenie w dostępie do technologii, bardzo szczegółowo opisane, będzie dotyczyło także przemysłu energetycznego, wydobywczego, przemysłu rafineryjnego. To razem będzie ogromny koszt dla Rosji. To będzie pakiet sankcji, który do tej pory nigdy wcześniej nie został uchwalony. Do listy sankcji dopisaliśmy również Białoruś, ponieważ dzisiaj Białoruś jest de facto wspólnikiem w tym ataku na Ukrainę, wspólnikiem Putina i nie można od tego również abstrahować. Do tych sankcji trzeba dodać uchwalanych przez Unię Europejską, przez Stany Zjednoczone, przez Wielką Brytanię, trzeba dodać również sankcje, które wprowadzają kraje takie jak Polska, Czechy na przykład, odwołały swojego ambasadora z Moskwy i zapowiedziały, że nie będą wydawać Rosjanom wiz. Polska i Łotwa wprowadziły, Polska wprowadziła zakaz lotu dla rosyjskich samolotów. Niebo nad Polską jest dla Rosjan zamknięte. Pani poseł Joanna Borowiak, tutaj takim magicznym słowem jest słowo SWIFT, czyli wykluczenie Rosjan z tego systemu rozliczeń międzybankowych. Podobno zgoda przede wszystkim Niemiec jest jakby to powiedzieć w drodze, ale wczoraj jeszcze Niemcy stwierdzili, że to jeszcze nie pora na takie sankcje. To kiedy będzie pora? Kiedy bombę atomową odpalą ci Rosjanie? Jaki może być inny powód niż bombardowanie osiedli mieszkaniowych? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że dla Rosji powinno być wszystko zamknięte. I ten brak dostępu do systemu SWIFT, który jest podstawą bankowości międzynarodowej, gdzie jest ponad 11 tysięcy banków w ponad 200 krajach, gdzie dziennie wykonuje się ponad 14 milionów transakcji, to odcięcie byłoby dla Rosji bardzo dotkliwe. Ja tutaj jestem mocno zdumiona, że są jeszcze jakiekolwiek kraje, oczywiście mówimy tutaj jasno i otwarcie o Niemcach, które przedkładają kwestie dochodów finansowych nad sankcje dla takiego agresora, tak niebezpiecznego człowieka, niebezpiecznego nie tylko dla Ukrainy, niebezpiecznego dla całej Europy, jakim jest Putin. Te sankcje powinny być wdrożone. Nie, to nie jest moment czekania. Słyszymy, że Niemcy jeszcze się zastanawiają i była mowa o tym, że może ten SWIFT to w kolejnym etapie sankcji. Jakie kolejne etapy sankcji? Teraz albo nigdy. Skończył się, tak jak powiedziałam w pierwszej części programu, skończył się czas dyskusji, przyszedł czas na konkrety. Rosja powinna być odcięta od wszelkich kontaktów dyplomatycznych. W mojej ocenie należałoby wprowadzić i należy wprowadzić ostracyzm całego świata wobec Rosji. Widzimy dzisiaj, to jest bardzo dobra informacja, że chińskie banki nie chcą już współpracować z Rosją w obawie z kolei przed sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych. Tego też się Putin nie spodziewał. Liczę na to, że odcięcie od systemu SWIFT nastąpi, że nie będzie żaden z krajów Unii Europejskiej, tym bardziej Niemcy, które pokazały już nie raz, ale myślę tutaj o sytuacji II wojny światowej, że mają
za co przepraszać i to dzisiaj Niemcy powinni wyjść jako pierwsi, jako obrońcy pokoju, bo dzisiaj toczy się wojna o pokój. To jest wojna o pokój nie tylko na Ukrainie, ale wojna o pokój w Europie, a być może i na świecie, bo nie wiemy do czego jeszcze byłby zdolny Putin. Ten ostracyzm powinien być we wszystkich obszarach. Dyplomacji, gospodarki, tak jak powiedział prezydent Biden, a mówił o zniszczeniu rosyjskiej gospodarki. W sferze kultury, w sferze sportu. Nikt nie powinien w ogóle liczyć się dzisiaj z Rosją i Putin powinien odczuć to bardzo dotkliwie, dolegliwie, że jest agresorem i że zburzył porządek w Europie, że chce zburzyć światowy porządek i na to nie ma zgody. I oczekujemy od tego, żeby Niemcy jasno się opowiedziały za tym, że to odcięcie od systemu SWIFT jest konieczne. Z drugiej strony trzeba też mieć na uwadze, że Putin przygotowywał się od pewnego czasu już do tej agresji i również do tego, że mogą go spotkać takie sankcje jak odcięcie od systemu SWIFT. I już w 2019 roku Rosja podjęła, z tego co wiemy od ekspertów w zakresie bankowości, Rosja podjęła takie działania, żeby stworzyć system alternatywny. I ten system Rosja stworzyła. Mamy z 2021 roku również potwierdzenia, że nadal nad tym pracowali, ale ten system alternatywny zabezpiecza tylko 25% transakcji, jeśli chodzi o bankowość w Rosji, a zatem jest to najbardziej, dalej chyba, najbardziej dotkliwy sposób wprowadzenia sankcji na putinowską Rosję. Pan senator Wojciech Konieczny, jak pan patrzy na sprawę sankcji, reakcji świata, to oburzenie na Władimira Putina narasta. Co będzie skłaniało polityków do podejmowania takich decyzji? Bo te sankcje będą kosztować wolny świat. Nie można mieć złudzeń, że to będzie za darmo. Z sankcjami jest tak jak ze sklejaniem papieru. To łatwo się klei dwie kartki papieru, ale trudniej je później rozkleić. Rosjanie pozwolono Rosjanom na wykupienie znacznych udziałów w bardzo kluczowych przedsiębiorstwach na Zachodzie. To co, zająć na przykład udziały pana Deripaski w firmie Strabag? Jak pan sądzi? No rzeczywiście, jak w mediach pojawiają się teraz takie informacje, które firmy należy bojkotować, ponieważ mają rosyjski kapitał, no to zadziwiające są tam pozycje. Szczerze mówiąc, czasami nie przypuszczałem na przykład, że nie wiem, grecki alkohol Metaxa jest w jakiś tam sposób wytwórnia również przejęta przez rosyjski kapitał. No rzeczy, o których naprawdę nie mieliśmy pojęcia. Jednak ten handel z Rosją i przyciąganie tego rosyjskiego kapitału szło na potęgę. I nikomu nie przeszkadzało to, że to nie jest kraj demokratyczny. To, co zrobiła Rosja do tej pory, czyli aneksja Krymu i tak dalej, to już powinien być punkt zwrotny w takiej polityce, a nie był. I oczywiście Nord Stream 2 jest przykładem również tego, że nie zważano na to, na co pójdą pieniądze z tego Nord Stream 2. No teraz wiemy, na co poszły pieniądze i wiemy, jak Putin wzmocnił swoją armię dzięki tym interesom i w związku z tym wzmocnił siebie i rzeczywiście pomyślał, że być może jest jakimś starym albo kimś takim. No panie redaktorze, tutaj z tego co słyszałem, to przeciwni tym ruchom takim najbardziej drastycznym to jest Włochy, Węgry, Cypr i Niemcy. Tutaj byli przeciwni temu odłączeniu od tego systemu SWIFT. No i dlaczego Cypr, to można się domyśleć. Dlaczego Węgry również? No Węgry niestety, wiadomo, że Orban bardzo blisko współpracuje z Putinem i mam nadzieję, że już ten flirt polskiego rządu z Orbanem na tym się skończył. Już nie wracać do tego, że Orban robi z interesy z Rosją, ale nam to nie przeszkadza. Panie senatorze, no prawda jest taka, że Węgry muszą kupić cały 100% gazu muszą kupić w Rosji. To jest właśnie ten problem, o którym mówiłem, że to łatwo powiedzieć, wprowadzić sankcje, no ale to oznacza wygaszenie tak naprawdę węgierskiej gospodarki. No ale to panie redaktorze, skoro tak, no to już wiemy, że nie będzie na poważnie, nie będziemy traktować tych sankcji, no bo już wprowadzamy wyjątki. Już Orban może sobie z Putinem dalej handlować, już jest okej. Wiem, że w telewizji węgierskiej
jest już jest zupełnie inny przekaz niż w naszej na przykład. To znaczy na Węgrzech już jest mówione, że Zełenski jest jakimś takim człowiekiem nieodpowiedzialnym, rozdaje ludziom broń, prowokuje konflikty i tak dalej. A tu misja stabilizacyjna Rosji, no jeszcze się nie powiodła do końca, ale miejmy nadzieję, że się powiedzie. No nie wiem, czy pan redaktor słyszał o tym, ale to są najnowsze doniesienia, jak jest przedstawiana agresja Rosji na Ukrainę, na Węgrzech. Więc to musimy się też odciąć, twardo odciąć od tych polityków, którzy nie potrafią wyrazić dzisiaj oburzenia, wyrazić, stanąć po jasnej stronie mocy. Pan senator sugeruje, żeby się odciąć na przykład od kanclerza Scholza. No jeżeli... Zdecydowanie. Znaczy tak jak oczywiście dzisiaj Niemcy są napiętnowani, przecież już wszyscy chyba na Niemców po prostu taką presję wywierają, że zaczynają podejmować te decyzje, które no, są konieczne. Wiemy o tym, że jednak wstrzymują ten Nord Stream 2 i różne inne rzeczy zaczynają podejmować decyzje. Mam nadzieję, że Orban również będzie miał taką presję ze strony polskiego rządu ostrą i polskiego dziennikarstwa, żeby już był naprawdę postawiony do kąta tam, gdzie powinien siedzieć razem z Putinem. Także no, mamy dużo do wykonania. Natomiast, panie redaktorze, no, świat jest... Nie świat, przesadzajmy tak? Jednak, bo Viktor Orban nikogo nie zbombardował. No nie, no nie zbombardował, ale popiera to za duże słowo, ale no nie mówi tego, co my wszyscy mówimy i trzeba to zaznaczyć, trzeba to zapamiętać, kim jest Orban w takim razie, że z nim interesów raczej prowadzić się nie powinno. W takim razie, jeżeli on nie potrafi z siebie wydusić słowa krytyki pod adresem Putina. Ja bardzo krytycznie przyjmuję postawę Węgier w tych ostatnich dniach, natomiast wpływ na światowe wydarzenia jest, powiedziałbym, no trzeba widzieć to w pewnej proporcji. Tak, ale panie redaktorze, to wspomnijmy Chiny. Chiny również jakoś tak nie potępiają tego Putina tak naprawdę, prawda? Izrael, mówiliśmy tutaj o Izraelu, Izrael też się bardzo długo wstrzymywał z potępieniem Putina, a jak już wyraził się negatywnie, to ze strony Rosji poszła informacja, że jednak te wzgórza Golan to właściwie należą do Syrii i to, że je Izrael okupuje, to jest jakąś taką dziwną sprawą, więc jeszcze bym tego Putina tak nie topił i jego wpływu na światową politykę, ponieważ będą za nim stały różne kraje w bardziej lub mniej zawalowany sposób, ale no tak będzie. Więc ta sytuacja u nas w Europie jest taka dosyć zero-jedynkowa, a na świecie niestety taka nie jest. Putin zadbał o to, żeby no, miał gdzieś tam jakieś poparcie w ten czy w inny sposób. Ja zwracam uwagę, że nawet Kazachstan nie chce poprzeć Władimira Putina w tych ostatnich decyzjach. Kazachstan, którym niedawno byli żołnierze rosyjscy, co warto przypomnieć. Marek Jakubiak, no właśnie jako byłego wojskowego chciałem zapytać, czy w ogóle taki pomysł, że za pomocą sankcji uda się zdusić tę hydrę, czy to jest, czy same sankcje, bo ja oczywiście nie mówię, żeby tych sankcji nie stosować, ale czy same sankcje wystarczą, bo ja się obawiam, że po prostu cały świat powinien poważnie pomyśleć o odpowiedzi stricte wojskowej. Tak, wojsko, proszę państwa, to jest narzędzie każdego państwa do prowadzenia polityki, szczególnie wewnętrznej i zagranicznej. Mimo że armia nie powinna brać udziału w polityce, to jednak często jest ta armia brana pod uwagę jako argument siły wewnętrznej i zewnętrznej. Tak jest w Rosji. No, zgodnie z klasyczną definicją Clausewitza, wojna to jest też kontynuacja polityki, tylko innymi metodami. Tak, to jest narzędzie. Armia jest narzędziem. To jest taka pałka w ręku każdego państwa. Ale ja bym chciał odnieść się tutaj do pana senatora, dlatego że ja nie wiem, ale ja nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek pochwalił agresję Putina na Ukrainę, czy go poparł w tym zakresie, oprócz Białorusi oczywiście. Natomiast z tego, co widziałem i słyszałem, pan premier Orban odciął się od tego i powiedział, że to jest absolutny błąd, ta agresja, i absolutnie nie popiera takiego działania. Natomiast
Natomiast my mamy tutaj do czynienia z sytuacją, którą możemy spokojnie zdefiniować w ten sposób, że możemy teraz popatrzeć na ubezwłasnowolnioną od gazu i ropy Węgry, jak zachowywałaby się Europa, gdyby Nord Stream 2 ubezwłasnowolnił razem z Niemcami Europę od dostaw gazu i ropy z Rosjan. Możemy zobaczyć, jak to by mogło wyglądać. Na szczęście muszę państwu powiedzieć, że Europa zaczyna, mam wielką nadzieję, że zaczyna przecierać oczy. Oczywiście z wyłączeniem tych niepoważnych ludzi europejskich, takich jak Timmermans, który powiedział, to jest po prostu nie do wiary, ja nie wierzyłem, jak to przeczytałem. To rzeczywiście rekord świata, panie Marku, że Putin dokonał tej agresji, powiedział Franz Timmermans, po to, żeby odwrócić uwagę od kryzysu klimatycznego. Od jego planu. To jest po prostu, to jest wariat po prostu. No to jak to nazwać w ogóle inaczej? To jest po prostu taki europejski głupek. I druga rzecz, Niemcy. Przerażony jestem postawą niemiecką. Widać, my nie wszystko wiemy, proszę państwa. Ja wyczuwam, że ponad naszymi głowami, ale i głowami europejskich państw, prawie wszystkich, doszło do dealu pomiędzy Niemcami, Francją a Rosjanami. I Niemcy do samego końca, dzisiaj spotyka się premier Mateusz Morawiecki z Scholzem i na ten temat pewnie po męsku sobie porozmawiają. Ale proszę państwa, zacytuję portal w polityce.pl. Ambasador Mylnik, to jest ambasador Ukrainy w Berlinie, spotkał się w dniu agresji, najazdu na Ukrainę z kilkoma ministrami w Berlinie i otrzymał taką oto odpowiedź, cytuję. W naszej ocenie, mówią ministrowie niemieccy, pozostaje wam, Ukraińcom, kilka godzin. Teraz nie ma w ogóle sensu, żeby wam pomagać. To taka jest solidarność europejska w oczach niemieckich. I szczerze powiedziawszy, ja mam bardzo zły, negatywny stosunek do zarządzanych przez rządów niemieckich, bo też nie można tego zrzucać na obywateli niemieckich, którzy stanęli murem za Ukrainą. I proszę państwa, te rządy putinowski, merkelowej czy Macron we Francji, one jakiś deal napisały. Tam się coś działo poza naszymi plecami. Taki tajny układ jakiś tam był, który nie pozwala do dnia dzisiejszego Niemcom zachować się jak trzeba. Oni zachowują się, jak oczekuje od nich Putin. To jest przerażające, bo Niemcy to jest gigantyczna gospodarka w centrum Europy. I prawdę powiedziawszy, wiezie się na plecach amerykańskich i wszystkich państw Europy. Wejdę w słowo, panie przewodniczący, bo ambasador niemiecki napisał, że Niemcy na Twitterze, że Niemcy dodatkowo wzmocnią wschodnią flankę NATO i w najbliższej przyszłości, nie wiadomo kiedy, na terenie Słowacji rozlokują kompanie wojska. Pan wie, co to jest kompania. To chyba jakiś żart jest. Nie, ale chcę powiedzieć, że oczywiście to nie są publiczne informacje, natomiast Niemcy przestali eksportować broń i zaczęli wyposażać swoje związki taktyczne w najnowocześniejszą broń, jaką produkują. Więc coś tam się dzieje pozytywnego, że oni zdali sobie sprawę, że tak naprawdę polska armia już jest silniejsza od Bundeswehry, więc oni zaczynają po prostu schodzić na ziemię. Natomiast to, o czym pan powiedział, to jest absolutne wymuszenie przez Amerykanów, wymuszenie, takie na siłę działanie na Niemcach jakiejkolwiek reakcji, co nie pozostanie bez echa, bo myślę, że to pierwsze śliwki robaczywki, ale zobaczymy. Ja sobie nie wyobrażam za bardzo, żeby siły Bundeswehry na przykład weszły na teren Rzeczypospolitej. Ja sobie tego nie wyobrażam. Niech oni sobie idą na Litwę, Łotwę czy do Finlandii, która pewnie wstąpi do NATO, Szwecja wstąpi do NATO. I to są wielka porażka Putina. To jest, miał zminimalizować swoje otoczenie, a je trzykrotnie... Dowódca niemieckiej armii twierdzi, bo niemiecka armia faktycznie nie istnieje. Taki jest stan rzeczy. Ja się zastanawiam, czy głównym przegranym jak do tej pory tej wojny na Ukrainie, czy nie są Niemcy w sensie upadku ich prestiżu. Do tego wrócimy już po przerwie.